jak zrobić scenograficzne okulary, czyli takie jak zgubił pan Hilary. Przygotujcie sobie papier A4, tym razem miękki. Ja jak zwykle szary, choć dzisiaj troszeczkę w tonacji żółtej. I zginacie po przekątnej na pół, tak żeby były dopasowane rogi po przekątnej. Zginacie mocno i ponownie na pół znowu dopasowujecie do siebie rogi. Nasze okulary są bardzo proste, ale na pewno będziecie musieli może poprosić kogoś, żeby Wam przycisnął w tych momentach zgięcia. I teraz rozkładasz kartkę i zginasz ją przez tą najdłuższą linię po przekątnej. Następnie zaginasz pasek, tak żeby Ci powstały takie dwa trójkąty. Ponownie mocno zaginasz, żeby to wszystko do siebie pasowało, żeby nic nie odstawało. I ten pasek zaginasz jeszcze na pół. Robi się coraz grubszy, więc trzeba go przyciskać. Tak, już mamy takie dwa trójkąty, które są umieszczone na jednym pasku, ale ten pasek trzeba będzie jeszcze raz na pół. Tak? I to będzie już troszeczkę trudniejsze, bo mamy już tam grubą warstwę papieru. Więc staracie się mocno przycisnąć, mocno zgiąć i robi się taki cieniutki pasek. I to będą nasze uszka do okularów. Ja go sobie troszeczkę tak ponaginam, żeby zrobił się bardziej elastyczny, żeby mogła sobie z nim pracować. Także między innymi dlatego ważne jest, żebyście sobie przygotowali tym razem cienki papier, żeby łatwo było to wszystko przyginać. Tak? I teraz zaginasz sobie uszka okularów z jednej, z drugiej strony. Możecie tak kawałeczek wejść na ten trójkącik i zagiąć go. I już właściwie w tym momencie mamy okulary, takie trójkątne. Ale to jeszcze nie koniec, bo możemy zmienić ich fason, jak to zwykle bywa w projektowaniu. Poszukujemy właściwych kształtów i możesz sobie zagiąć jeszcze same końcówki rogów Twoich szkiełek papierowych i w ten sposób już masz taki kształt bardziej zbliżony do okularów. Tak? I Twoje okulary są gotowe. Masz już kolejny element scenograficzny. Wypatruj nas za tydzień.